Witam Was serdecznie, tym razem z mojego domu. I tak, dzisiejszy materiał poświęcę kwestii tego, czy dom szkieletowy powinien być rzeczywiście tańszy niż dom murowany, bo spotykam się z takimi opiniami w internecie, spotykam się z podobnymi opiniami pod naszymi filmami. Nawet ostatnio ktoś napisał, że on w tej cenie mógłby sobie wybudować dom murowany. Żeby zacząć to porównanie, bo do tego chcę doprowadzić, będę musiał najpierw wymienić te rzeczy, które są wspólne dla obu typów domów, a te, które są różne. Więc wspólne to fundament, pokrycie dachowe. No, można powiedzieć, że instalacje są wspólne. Natomiast podstawowa różnica to sama konstrukcja jednego i drugiego domu. No, w jednym, jak nazwa sama wskazuje, ściany są murowane, w drugim i stropy również, w drugim wszystko jest wykonane z drewna, ale też z płyty OSB, jak w przypadku naszej firmy. Żeby dobrze zaprezentować różnicę w cenie i wykazać, co, ile tak naprawdę kosztuje, przygotowałem taką ściągawkę. Zacznijmy od tego, że będę chciał porównać domy o powierzchni 100 m2, domy z dachem dwuspadowym i przede wszystkim domy parterowe. Aby wybudować dom murowany o takiej powierzchni, będziemy potrzebowali około 960 pustaków. Dlaczego tyle? Bo przyjmuje się, że na 1 m2 domu murowanego potrzebujemy właśnie tylu pustaków. Do tego należy doliczyć koszt zbrojeń. Jeżeli to zbrojenie ma być dobrze wykonane, tak zwane gęste zbrojenie, to będziemy potrzebowali około 30 kg zbrojenia na 1 m2 powierzchni. Tutaj mowa głównie o stropach. Wówczas przy cenie 1 kg 4,29 zł, czyli tej najwyższej cenie, będziemy mieć kwotę 12 870 zł, więc razem będziemy mieć w zaokrągleniu 24 380 zł, ale to nie jest cały koszt, ponieważ trzeba będzie zalać jeszcze górny strop. Przy takiej powierzchni górnego stropu zwykle przewiduje się konieczność zastosowania 17 m3 zaprawy betonowej. Taka zaprawa betonowa będzie kosztować 17 m3, 5100 zł. Ściany takiego domu należy też wymurować. Potrzebna będzie jeszcze zaprawa murarska. Przyjmuje się, że na 1 m2 muru potrzebujemy 1,8 kg takiej zaprawy. Jeżeli weźmiemy zaprawę gotową, to 25 kg kosztuje jakieś 15-16 zł. Cały dom będzie miał 520 metrów murów do wymurowania i tutaj policzyłem, że będzie to około 1800 zł. Do tego należy jeszcze doliczyć koszt wykonania więźby dachowej, tu zwykle tak zwane drewno. Sprzedawcy nazywają je drewnem na więźbę. Metr sześcienny najdrożej takiego drewna kosztuje 650 zł. Z metra sześciennego takiego drewna wybudujemy 25 m2 konstrukcji. Jeżeli założymy, że dom ma 100 metrów, dach 110 metrów, bo trzeba tam doliczyć okapy, powiedzmy jakieś zadaszenia drobne, niech to będzie 110 metrów, wówczas zapłacimy za takie drewno 2925 zł. Zatem koszt całkowity wymurowania konstrukcji to 34 175 zł. Dodam jeszcze, że nie uwzględniłem w wycenie izolacji pokrycia dachowego. Tutaj opcje są bardzo różne, dlatego zakończyłem na więźbie dachowej. A teraz z czego się składa dom szkieletowy? Dom szkieletowy, a dokładnie jego konstrukcja, bo porównujemy wyłącznie konstrukcję, składa się z drewna, gwoździ, wkrętów, płyty OSB, czasem jakichś płaskowników, jakichś uchwytów na belki stropowe. I zaraz Wam wymienię, co ile kosztuje. Na dom szkieletowy o powierzchni 100 m2 będziemy potrzebować 35 m3 drewna. I to nie drewna za 650 zł, ale przynajmniej minimum 1500 zł, bo takie jest drewno C24. Taką ma cenę dla osoby z ulicy, a może nawet więcej. Wówczas, jeżeli przemnożymy tę kwotę, wychodzi nam razem 52 500 zł. To już więcej niż za wszystkie te materiały, które wymieniłem na konstrukcję domu murowanego. Jeżeli chodzi o płytę OSB, to potrzebujemy 350 m2 na poszycie zewnętrzne. Mówię o płycie 12 mm, 250 na 125 cm. Taka płyta za arkusz kosztuje około 60 zł lekko dla osoby z ulicy, jeżeli chcecie pójść do sklepu, do składu budowlanego ją kupić. Potrzebnych więc będzie 112 sztuk, to wyjdzie nam około 7200 zł.
I w sumie, gdy dodamy jeszcze do tego koszty gwoździ i tak dalej, o których wam mówiłem wcześniej, no, wyjdzie prawie 65 tysięcy za same materiały. No i powiecie sobie teraz, no dobrze, no ale kurczę, za co? Za drewno aż tyle? Tak, drewno, dobre drewno jest drogie. Dobre drewno C24. W ogóle co to jest to C24? C24 oznacza, że to drewno ma wytrzymałość ugięcia aż 24 megapaskali. A dokładniej to każdy centymetr kwadratowy tego drewna wytrzyma nacisk aż 250 kg. To jest tak mniej więcej jak beton C25, który tylko o 1 megapaskal ma większą wytrzymałość, ale nie ma takiej giętkości. Więc tutaj też pojawia się zaleta drewna. A w ogóle porównajcie sobie bloczek, który ma tych megapaskali 10, 12, rzadko 15. I czasami traci te megapaskale podczas transportu, kiedy pęka, wykrusza się i tak dalej. Więc tutaj bez porównania drewno jest materiałem wytrzymalszym i solidniejszym. Kolejna sprawa to weźcie sobie, nawet zróbcie prosty eksperyment, podnieście bloczek taki typowy, porotem, i porównajcie do niego tę samą objętość drewna. No to wystarczy potrzymać to w rękach, żeby wiedzieć, skąd się bierze wytrzymałość jednego i drugiego. Oczywiście taki bloczek jest spojony betonem, co podnosi jego wytrzymałość, natomiast nadal jest ona niższa niż takiego drewna. Tutaj różnica wytrzymałości też polega na tym, że ściana oczywiście murowana jest sztywna, bardzo dobrze opiera się naporowi wiatrów, a ściana szkieletowa rozkłada energię, dzięki właśnie tej elastyczności, którą wam opisałem, rozkłada energię na cały szkielet. Czyli w momencie, kiedy gdzieś istnieje napór na jakiś element takiej konstrukcji, to ta siła rozkładana jest po całości tego szkieletu. W przypadku domów murowanych takie zjawisko nie działa. I stąd właśnie w momencie, kiedy jest więźba na takim domu i to więźba zrobiona z tego tak zwanego drewna więźbowego, to ta więźba ma zupełnie inną wytrzymałość na napór, powiedzmy wiatru, niż mur. I to właśnie jest częstym powodem, że z domów murowanych zrywa dachy. W momencie, kiedy na dom szkieletowy istnieje napór powietrza, silnego strumienia powietrza, jakiś wiatr, wichura, mamy z nimi do czynienia ostatnio dosyć często, no to ta siła, powiedzmy, działająca na krokwie równomiernie rozkłada się na cały szkielet. Więc proszę, nie wierzcie, że każdy dom murowany jest wytrzymalszy od każdego domu szkieletowego, bo absolutnie nie jest to prawda. Ja bym nawet zakładał, że przeciętny dom budowany przez polskiego inwestora nie ma wcale wyższej wytrzymałości niż przeciętny dom prawidłowo wybudowany, dom szkieletowy. W ogóle skąd się wzięło to przekonanie, że mur to mur, a drewno to drewno? Mam wrażenie, że powody są takie, których należy szukać w przeszłości. Na początku XX wieku w Polsce przeważała architektura drewniana na wsiach i tak dalej. Te domy, które są murowane, no to nie wiem, to takie bardziej szlachetne są, bo zawsze mieszkali w nich bogaci i nobliwi właściciele, a pospólstwo mieszkało w domach drewnianych. Też nie chcę tutaj wyciągać jakichś daleko idących analiz społecznych, historycznych, socjologicznych, no ale zauważcie, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie był przekrój społeczny zupełnie inny, czy w Skandynawii, to ludzie mieszkali w domach drewnianych, jakoś tam nie przeszkadzało im to i nikt chyba z tego powodu nie ma żadnych kompleksów, no bo to jest oczywistość, że dom jest drewniany i przede wszystkim szkieletowy. Tu szczególnie mówię o Skandynawii, czy o Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, ale też Australii, Nowej Zelandii. Poza krajami skandynawskimi zwróćcie uwagę, że te wszystkie kraje, o których wspomniałem, to kraje nowe, które budowano na surowym korzeniu od początku, jakby z jakimiś świeżymi założeniami. I tu ciekawe jest to, że właśnie postawiono na taką technologię jak szkieletowa, domy murowane.
spora liczba osób, które podchodzą do budowy domu murowanego, patrzą na ten proces iście idealistycznie. Wyobrażają sobie, że o, tutaj pracują ekipy, podjeżdża, budują, wznosi się ten dom i tak dalej. Ale naprawdę, żeby uruchomić ten proces, ja nie mówię tylko o formalnościach, ale jakby logistyce, dostaw, ekip i tak dalej, no to jest dramat. Nie mówię tylko o kwestii nerwów, jakie to kosztuje, ale też kwestii finansowej. Przecież to jest czas. Twój czas to też są robocze godziny. To jest energia, to jest paliwo. To wszystko sporo kosztuje. A tutaj ktoś przecież ma prawo przyjść do takiej firmy jak nasza, czy firmy konkurencyjne z naszej branży, czy też niekoniecznie z branży budowy domów szkieletowych, czy domów murowanych, i też poprosić o wybudowanie takiego domu, bo on nie chce się uczyć tego fachu. Nie chce tracić nerwów, nie chce tracić czasu. On więcej zarobi, nie wiem, pracując, niż oszczędzi, jeżdżąc pozornie właśnie, jeżdżąc po składach budowlanych i szukając tańszych materiałów. Tak naprawdę to nie działa. Firma też musi zarobić, żeby móc świadczyć usługi różnym klientom. No bo gdyby było rzeczywiście tak piekielnie drogo, no to nie mielibyśmy tylu klientów, ilu mamy. No ktoś to przekalkulował, ktoś stwierdził, że taki dom mu się bardziej opłaca, a nawet nie tylko porównując dom, ale może nie chce mieszkać w mieszkaniu, woli zamiast bardzo drogiego mieszkania gdzieś nawet na obrzeżach Warszawy o powierzchni 70 metrów kupić działkę i wybudować podobnej wielkości dom. Albo dobrać sobie jeszcze jakiś większy troszkę kredyt i wybudować dom większy niż to mieszkanie i żyć na własnej działce. No to mówimy właśnie o takich kwestiach. I tutaj dla często wielu z tych osób technologia ma nawet znaczenie drugoplanowe, bo oni po prostu chcą szybko zamieszkać. I uwierzcie, jeżeli ten dom będzie zadbany, to niczym nie będzie się różnić od domu murowanego, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Zresztą mówiłem wam na jednym z filmów, że polskie prawo budowlane definiuje okres remontu generalnego dla obu tego typu konstrukcji. No, taki sam, mówię tu o 25 latach. Że to jest 25 lat dla takiego i dla takiego domu, różnicy więc nie ma. O czym to świadczy? O tym, że ktoś, kto te normy opracowywał, rzeczoznawcy, wiedzieli, że wytrzymałość tych domów jest bardzo porównywalna. Zostawiam was z tym przemyśleniem dzisiaj. No i wkrótce zapewne spotkamy się na następnym placu budowy. Zapraszam was już teraz serdecznie na kolejny film, już niebawem.